Cześć kochani, z tej strony Kuchcik i kłaniam się. W dzisiejszym materiale przedstawię wam teorię spiskową na temat minionków. Chciałbym również przeprosić za ostatni film, który źle został stworzony. Jest to moja wina, za którą niestety tutaj ja odpowiadam. Jest mi z tego powodu bardzo głupio i postaram się, żeby ten film wyszedł dobrze. Także jeszcze raz przepraszam za wszystko, ja już nie przedłużam, lecimy z materiałem. W sieci zaczęło wypływać wiele dziwnych teorii spiskowych, ale jedna z nich jest bardzo nieodpowiednia i uruchamia wiele kontrowersji. Jest to teoria, która łączy w sobie dwa stwory z popularną serią filmów. Minionki z jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii, czyli Holokaustem. Ta teoria pojawia się w różnych zakątkach internetowych i nietypowych, że wygląd minionków, szczególnie ich żółte, okrągłe ciała oraz gogle. Tutaj macie zdjęcie, możecie sami ocenić, jak to wygląda na podstawie filmu i na podstawie Holokaustu. Wygląda to dziwnie, co nie? Nawiązywane do ubioru więźniów obozów koncentracyjnych lub pracowników przymusowych w czasie II wojny światowej. Ale czy to jest w ogóle możliwe? W rzeczywistości twórcy minionków nigdy nie mieli na celu nawiązania do wszelkich tragicznych wydarzeń historycznych. Minionki to postacie niezależne, myślących o komediach i rozrywce. Ich prosty projekt żółty, przeznaczony dla stworków z charakterystycznymi goglami, miał przede wszystkim dostęp do wszystkich dzieci, jak i dorosłych. Nie istnieje żaden dowód na to, że jest to sympatyczna postać, która pochodzi z zdarzenia Holokaustu czy zbrodniami wojennymi. Także możemy odetchnąć ze spokojem. Teorie spiskowe tego rodzaju są dostępne, ponieważ zniekształcają nasze percepcje rzeczywistości i mogą atakować pamięć o ofiarach prawdziwej tragedii Holokaustu. Było to tak naprawdę jednym z najstraszniejszych momentów w historii ludzkości, w którym znajdują się niewinni ludzie, którzy stracili życie, a jego okropności nie są dostępne jako temat do interpretacji, dlatego zostawmy ten temat w spokoju. Otóż wszyscy znają minionki jako małe, służące złe istoty. Ale co jeśli to nieprawda, jest dokładnie odwrotnie? Powiecie, ale jak to? Wielu może od razu stwierdzić, że to bzdura. W końcu minionki całe swoje istnienie poświęcały służbie złoczyńcom. Nie mam zamiaru tego negować. Jednak trzeba zauważyć jedno. Niemal wszyscy, z wyjątkiem stanowi tutaj Gru, do którego za chwilkę wrócę, tyrani, którym służyły minionki, zginęli. Od tyranozaura, przez Napoleona, po Scarlet, każdy z nich kończył źle. Dlaczego, zapytacie? Otóż mimo, że minionki są przekonane, że natura stworzyła je, aby pomagały najgorszym z najgorszych, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Minionki działają nieco jak mordercy pasożyty. Gdy zbliżają się do złego osobnika, nieświadomie sprowadzają na niego śmierć. Właśnie swoim kluczem jest tutaj nieświadomość. Minionki intensywnie ciągnie do osób gatunków skrajnie zdesperowanych. Żółte istoty, nie rozumiejąc tego mechanizmu, zaczęły uważać się za sługi tych złych. Nie mogłem przy tym zatrzymać ukrytego głęboko w podświadomości instynktu, który mimowolnie każe im zabijać złoczyńców. Śmierć. Żadnego z nich nie była przypadkiem. No dobra, zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, któraś musiała, a wykonaniem zapisanego z ich genach rozkazu, którego minionki nie do końca rozumiem, ale mniejsza o to. No dobrze, a więc co z Gru? On w końcu jest zły, a wciąż żyje, prawda? Po pierwsze, mamy trzecią część, w której może kopnąć kalendarz, ale nie kopnął. A tak już na serio, zacznijmy od tego, że Gru nigdy nie był zły pod tym względem. Jest bardzo podobny do doktora Dundersztyca z Finasza i Ferba. Oto, zwykły zagubiony facet, który próbuje zwrócić na siebie uwagę złymi uczynkami, realizując przy okazji swoje marzenia z dzieciństwa. Podobne, co nie? No i jeszcze jedna rzecz, która ocaliła Gru, dziewczynki. Adoptowane przez niego sieroty zmieniły go do tego stopnia, iż naprawdę otwarcie stał się on dobrym człowiekiem. Podświadomy mechanizm działania minionków każe im zabijać złych, więc oczywistym jest, że nawet przypadkowo nie zrobią mu krzywdy. Mam nadzieję, kochani, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o subiku i łapęcie w górze. Jeszcze raz przepraszam z całego serca za ten incydent z Rickiem i Mortym. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy, ale jest mi z tego powodu bardzo głupio. Dajcie znać koniecznie, która teoria spiskowa wam się bardziej podobała, ta z Gru czy ta druga. Także dziękuję wam jeszcze raz z całego serca i przepraszam. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.